Ostatni sparring przed ligą 0 do 0 chyba jest taki lekki niedosyt. No, tak oczywiście w pierwszej połowie myślę, że tam Kielich ma jedną sytuację 100%, którą tak powinien wykorzystać. Natomiast to boisko nie jest w optymalnym stanie, żeby wszystko grać i dokładnie do siebie wszystkie podania podać. Ten zimowy okres przygotowawczy można byłoby podzielić na takie dwa okresy. Ten pierwszy, w którym nie za bardzo szło, i ten drugi, gdzie były trzy zwycięstwa i jeden remis. Grało się lepiej w tej drugiej części? Tak nie patrzyliśmy na to, z kim był sparring. Każdy sparring jest inny, nie? Do każdego podchodziliśmy tak samo. No i czasami iść, czasami nie. No, główne, że te ostatnie sparingi byli na zero stylu i wygrywaliśmy jedną albo dwiema bramkami. Można powiedzieć, że jesteś takim wygranym tego okresu przygotowawczego. Wydaje się też, że wystąpisz już za tydzień. No tam każdy się przygotował tak samo, nie? Każdy trenował, no i myślę, że ten okres przygotowawczy był bardzo dobry i pokazał tego, co możemy walczyć. No. Ale z pewnością liczysz, że zagrasz więcej niż jesienią? No zobaczymy jeszcze. Nie wiadomo, nie nastawiam się, walczę. Za tydzień już mecz z Wisłą Puławy, na pewno jesteście zmobilizowani. Oczywiście, będziemy walczyć o 3 punkty i do każdego kolejnego meczu będziemy chodzić z optymizmem i żeby wygrywaliśmy te mecze. Nie?